Dobrej pory doby. Igor. Następcą Olega Mądrego był Igor. Ten książę był wielkim pechowcem, dlatego w niczym nie miał szczęścia. Wojował z Pieczyngami, ale tamci okazali się dzielnymi wojownikami, to też książę ponosił porażki. Przedsięwziął wyprawę na Bizancjum, ale niepomyślnie. Grecy schowali się pod tarczą Olega i stamtąd radzili strzałami wojsko Igora. Zmuszony do zawarcia pokoju z Grekami, zawarł go niefortunnie. Grecy i Rusini przysięgli, że będą utrzymywać pokój tak długo, póki będzie świecić słońce i stać świat. Ale wkrótce słońce przestało świecić, ponieważ nastała jesień. A światy przestały stać i zaczęły się obracać dookoła swoich osi, więc wojna znowu wybuchła. Pojechał książę zbierać daninę, ale i tu nie miał szczęścia. Podporządkowane ludy odmówiły płacenia daniny, a drewlanie zrobili księciu bardzo nieprzyjemny żart. Przywiązali go do wierzchołków dwóch nagiętych do ziemi drzew i następnie puścili te wierzchołki. Tu Igora dopadło ostatnie niepowodzenie. Rozerwało go na pół, wskutek czego umarł. Po śmierci Igora jego żona i małoletni syn Światosław pozostali bez środków do życia, ponieważ danin on nie zebrał, a księstwo kijowskie nie mogło uchodzić za środki do życia. Naprawdę, bo i co to były za środki? Kto chciał, mógł podpłynąć do ścian miasta i rozkazać: płaćcie mi daninę! I kijowianie by płacili. Płacenie daniny stało się drugą naturą kijowian.